Jak donosi New York Times, Stany Zjednoczone, Chiny, Izrael oraz inne kraje aktywnie pracują nad rozwijaniem tzw. robotów zabójców, czyli maszyn zdolnych do podejmowania decyzji o eliminacji ludzkich celów bez bezpośredniego nadzoru człowieka. Ta niebezpieczna technologia ma pojawić się na polach bitew w nadchodzących latach. Krytycy tej technologii wyrażają zrozumiałe obawy, że przekazanie maszynom decyzji o życiu i śmierci ludzi może doprowadzić do niepokojących konsekwencji. Podkreślają przy tym, że autonomiczne systemy uzbrojenia podejmujące decyzje bez ludzkiej interwencji stwarzają olbrzymie ryzyko naruszenia zasad etycznych i prawa międzynarodowego. Nie mówiąc już o prostej kwestii, jak to, kto ponosi odpowiedzialność za wadę takiego sprzętu. Zgodnie z raportem Pentagonu, Stany Zjednoczone intensywnie pracują nad rozmieszczeniem sztucznie inteligentnych dronów, które mogą działać w formie rojów. Zastępca sekretarza obrony USA, Kathleen Hicks, podkreśliła, że takie technologie jak roje dronów sterowanych przez AI mogą pomóc Stanom Zjednoczonym zrównoważyć przewagę liczebną chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej pod względem broni i ludzi. Hicks stwierdziła również, że amerykańska masa będzie trudniejsza do trafienia i pokonania. Frank Kendall, sekretarz sił powietrznych USA, wskazał na konieczność wyposażenia dronów w sztuczną inteligencję zdolną do samodzielnego podejmowania decyzji o zabijaniu celów. Wszystkie te osoby wskazują na strategiczną potrzebę adaptacji do nowoczesnego pola bitwy, gdzie szybkość i skuteczność decyduje o wyniku konfliktu. Zdaniem amerykańskich oficjeli, wstrzymywanie się od rozwoju takich technologii daje jedynie czas i przewagę przeciwnikom. Rozwój takich technologii budzi jednak pytania dotyczące odpowiedzialności za działania autonomicznych systemów uzbrojenia oraz ich wpływu nie tylko na przyszłość prowadzenia działań wojennych, ale i na nasze zwyczajne życia. Stworzenie robotów zabójców jest kolosalnym błędem, do którego zdają się zmierzać wszystkie największe armie świata. Czy ludzkość poniesie konsekwencje tej decyzji? Dajcie znać, jaka jest wasza opinia na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek oraz rozważenia wsparcia naszej działalności. Trzymajcie się!